Mieszkańcy ziemi głogowskiej mieli możliwość powiedzenia tak lub nie na pytanie, czy jesteś za tym, aby począwszy od 2017 roku na uroczystościach patriotycznych nie odczytywać apelu pamięci w wersji smoleńskiej, nawet jeśli oznaczać to będzie brak asysty wojskowej w trakcie obchodów. W sądzie wzięło udział blisko 2000 osób, 80% z tych, które wzięły i odpowiedziały na pytania, są przeciwne części smoleńskiej w apelu, więc decyzja jakby jest oczywista. Mieszkańcy różnie reagują na odczytywanie apelu pamięci w wersji smoleńskiej. To jest jedna wielka lipa i tyle. Co się w Polsce dzieje, tyle mam do powiedzenia. Ten wątek akurat nie powinien się pojawiać na każdej niemalże imprezie, a jest podkreślany, że tak powiem, wszędzie. Gdzie byśmy się tylko nie obrócili, to wszędzie Smoleńsk, Smoleńsk, Smoleńsk. Już minęło dosyć kilka ładnych parę lat. Sądzę, że powinniśmy dać spokój z tym. Smoleńsk, owszem, ludzie zginęli. Zginęli, nie zostali zamordowani, oni zginęli. W sprawie wojskowej asysty podczas uroczystości patriotycznych starosta głogowski będzie interweniować w Ministerstwie Obrony Narodowej. Kolejnym krokiem jest przygotowanie odpowiedniego listu do ministra Macierewicza, aby wyraził zgodę na nieodczytywanie części smoleńskiej w apelu, bo zależy nam na tym, aby wojsko, tak jak przez wiele lat uczestniczyło w tych największych świętach, uczestniczyło dalej. Jeżeli nie będzie zgody ministra, będziemy musieli sobie poradzić bez wojska. W Głogowie apel pamięci odczytywany był podczas uroczystości z okazji m.in. rocznicy wybuchu oraz zakończenia II wojny światowej, a także Dnia Niepodległości.